Siemaneczko, siemaneczko wszystkim z tej strony, Sniki, to was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Arenkowania. Fajnie, że jesteś, fajnie, że wpadłeś. Ciągle wielu z was nie zostawiło jeszcze subskrypcji, więc nie zapomnij tego zrobić. O, gramy Forteca versus Sylvan, no to ciekawe. Więc cóż, witam was wszystkich serdecznie. Przez to, że przekroczyliśmy te 2000 subskrypcji i lecimy coraz dalej i ciągle oglądacie, mamy organizację specjalnego streama, specjalny jednodniowy turniej 20 sierpnia, gdzie będziemy grali arenkę w trybie pucharowym, więc serdecznie zapraszam do zapisywania się. Będzie to luźna zabawa przy piwku, może nie od razu, bo to cały dzień pewnie turniej zejdzie, ale będziemy się bawić, grać, oglądać, komentować. Wszystkie informacje oczywiście możecie znaleźć na Discordzie oraz prawdopodobnie postaram się dorzucić do opisu, więc wpadajcie, zapisujcie się, bo to robię głównie dla tych właśnie, co oglądają arenkowanie, żeby sobie mogli po prostu pooglądać. A teraz koniec pieprzenia o życiu. Lecimy z koksem. Ho! Fajna ścieżka, moi drodzy. Naprawdę bardzo dobra ścieżka dla nas. Ho, pierzasta peleryna. Ja pierdoszę. Dobra, to wiem, że jest fair, wiem, że to jest bardzo proste i logiczne, że jakby zagramy ogień, tak? No jakby to jest bardziej niż pewne, tak? Przeciwnik się tego na pewno spodziewa, więc dlatego to zrobimy. Żeby było zabawniej, na pewno to zrobimy. Czy chcemy obronę od razu? Może niekoniecznie, czy chcemy wybuch many? No to też jest pytanko, tak? Czy my chcemy wybuch many? Wiecie, balista może wcale nie być taka głupia, taki ofensywna hybryda z ogniem. Wiecie, o co mi chodzi, strzelamy. Tylko będę... Popatrzyłem sobie w sumie, jakie mam te rzeczy. Zapłon jest bardzo spoko. A może spróbujemy, bo czemu nie. Dobra, zobaczę sobie jeszcze, jakie runy mamy. Bo runy, powiem wam szczerze, są dość istotne. W sumie gradzik też jeszcze jest. Runa szału bojowego. A z nietykalności, zmartwychwstania. Możemy nawet bez obrony spróbować. Próbujemy zagrać tak bardzo ofensywnie. A wiecie, o co chodzi z tą balistą? Na razie nie chcę wybuchu many. Na razie nie chcę. Chcemy zapłonek oczywiście. Chcemy doskonałe runy oczywiście, to jest zawsze korzystne. Chcemy... No chcemy machiny runiczne, chcemy oczywiście atak, chcemy oczywiście, moi drodzy, na pewno ucznictwo. Dobra. Nie wygląda to, moi drodzy, najgorzej. Tak naprawdę to mogę zbić, żeby próbować dostać ucznictwo. Dobra, jest coś takiego, dobra. Let's go do przodu, nie będziemy się tutaj przejmować jakoś bardzo, nie? Lecimy do przodu, potężniejsze runy wiadomo. Ucznictwo wiadomo. Płonące strzały wiadomo, eksperckie machiny wiadomo. Trójstrzałowa wialista wiadomo. Oraz obrona na podstawie w sumie nie będzie taka głupia. A nie, bo w sumie nie mam... Nie mam teraz magii destra na fullu. Więc tak średnio, ale wiecie, o co chodzi? To jest, chodzi o to... Nie no, wywalamy tą obronę, bo mi destra nie da na full, tak? Wiem, że to może głupie. Dobra, jest i destra na full. Dobra, lecimy. To będzie build, którego się nikt nie spodziewa. No, nie wiem, co przeciwnik tam może wziąć. Szczerze wam powiem. Mamy sporo wiedzy, więc damy sobie radę, tak? Damy sobie radę. Myślę, że sobie damy radę. No, jakby trochę tak może kombinowałem. Pójdę chyba też lewą ścieżkę, bo... Szczerze wam powiem. No, to szału tutaj nie ma, tak? Obrony też za bardzo nie mamy. Przydałaby się jakaś tarcza może. Czy coś ten deseń? No dziwny ten build. Bardzo dziwny. Powiem wam szczerze, naprawdę bardzo specyficzny. No ale dobra, zobaczymy, tak? On jakoś tą kulę musi kontrować, pewnie odporność na ogień będzie, ale jakby też będę go kontrował w pewien sposób tym, że mam pełną strzałę, a to będzie naprawdę na kapłanie runów mimo wszystko boleć, mimo że będzie gdzieś tam z tyłu pewnie ustawiony. W sumie namiot też jest, to też będzie jakoś tam trochę leczył. Zawsze to coś. Ja nie wiem, jakby witalka też może spoko zadziałać. Powiem wam szczerze, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie. Mam nadzieję, że spoko. Mam nadzieję, że się nagrywa. I przypominam serdecznie o tym turnieju.
20 sierpnia będę na każdym arenkowaniu to przypominał, ale chciałbym, żeby jak najwięcej się was zapisało, bo to ma być... Tylko wiecie, żebyście mogli to transmitować, naprawdę nie czegoś wybitnego neta, najlepiej często jak na Twitchu ktoś może, czy na YouTubie, że właśnie mógł perspektywę pokazywać, bo to chodzi, żeby się pośmiać, pogadać też, pokomentować, pobawić się. Nawet jak ktoś na Discordzie tam w tej jakości 720p, takiej, że nie będą klatkować, że ma w miarę internet taki, no jakiś bitrate, nie musi być wybitny, ale w miarę rozsądny, no to będzie super, tak? Ale będę wdzięczny, jeżeli ktoś tam będzie mógł w lepszej jakości, to będzie się lepiej też ludziom oglądać, oczywiście, jak ktoś na Twitchu wrzuca, a to nie jest takie trudne postreamować na Twitchu czy coś takiego. No i dobra, moi drodzy, mamy coś w ten deseń. To wygląda naprawdę bardzo przeciętnie. Naprawdę to wygląda bardzo przeciętnie. Oj, to bardzo to przeciętnie w sumie wygląda. Mamy 90, bo nie ma oświecenia, tak? Jakby ten build... Nie wiem, no zagrałem coś dziwnego, no tak, takie są fakty, tak? Na siła czarów 90, no wiedzę bym sobie mimo wszystko muszę dodać. No wiadomo, trochę tego defa by się przydało. Dobra, może coś trafimy w lewej ścieżce, tak? Może coś trafimy, no... No jest dziwnie, tak? Według mnie jest bardzo dziwny build. Okej, restart, no dobra. Dobra, restartujmy. To jakby sobie pomincie, bo raczej nie będę tego przewijał, dobra. No ale dobra, niech sobie resetnie. No zdarzy się ten błąd czasami mimo wszystko. No chyba poszedł po prostu na środek, tak? I mu wywaliło. Ale dobra, ja pierścień Machin wezmę. No nie wiem, czy to coś mi da, tak szczerze powiedziawszy. No namiot też nie będzie za dobry, bo jednak nie jest ulepszony, tak? Ale dobra. Nie no, bieda to jest. Ale fajny build, jakby... Wiem, że biedny, ale zarazem fajny, tak? Zarazem fajny, wybieram oczywiście wszystko to samo. No i zobaczymy, co tam będzie dalej. Jakby... Mam obawy, że to może być trudne do wygrania. Zdaję sobie z tego sprawę. No nie mam tej siły czarów dużo, tak? To jest tylko 9, nie? No dobra, niech tak będzie, nie? Ten pierścień mi się opłaca, czy nie lepiej sobie dodać ataku? To mi zmniejszy jeszcze ataku, tak? A tu sobie dodam ataku. Dodam też trochę siły czarów. No tu miałbym jeden poziom, tak? Jakby sobie wziął te buty. To nie są całe takie głupie buty, tak? Ja bym bardziej to wziął, mimo wszystko, bo to jednak potrzebujemy mieć trochę tej siły czaru. Wiem, że nie bijemy dużo. Czy mi jest jeden poziom do czegoś potrzebny? Powiem wam szczerze, no... najwyżej będę mocniej biła, tak? To średnio mi jest potrzebne. Dobra, jakby wywalimy sobie jeden poziom. A nuż dostanę podstawowe oświecenie. Podstawowe oświecenie. Mogę sobie w ogóle surowiec kupić, wiecie, za tą resztę kasy, co mi została. Bo to warto czasami tak zrobić. Żeby wam nie brakło surowców. Ja myślę, że zrobimy sobie jeszcze jeden poziom, tak? Nigdy takim buildem dziwnym nie grałem w sumie. Ale nie, bo to jest arenkowanie, po to właśnie też ten turniej jest, żeby sobie pograć różne specyficzne rzeczy i żeby można było sobie tak na luzaku po prostu kombinować. No ale dobrze, lecimy sobie tutaj, usuwamy sobie to. No i mówiłem, że oświecenie wpadnie. Zobaczymy, co nam doda. No i już to wygląda trochę lepiej, tak? Trochę to wygląda dalej biednie, ale już fajnie. A jednak pamiętajcie, ucznictwo i pełny strzał to wcale nie jest nic, to wcale nie jest takie słabe, tak? Czekajcie, bo muszę coś popatrzeć sobie. Dobra, jakby defensywnego bierzemy przecież.
kloca. Tutaj... z przesuwaniem. Natomiast przesuwaniem. Tutaj wiadomo tego, który ma krzyżowy ogień. Mimo wszystko to uderzenie może nam powchodzić, tak? Tutaj raczej... ten. Tutaj mimo wszystko i tak władca płomienia. I tutaj... no ciebie, dobra, jakby i tak władca płomienia mimo wszystko, bo... bo on... jakby burzak też jest spoko, ale on mimo wszystko pomoże tam zbić tą jedną jednostkę tak dość mocno. Mimo, że nie będzie to jakoś mocne, bo runy są akurat pod tego builda średnio dobre. Ale dobra. Jest okej, okay, tak jakby. Będzie miał dużo do zabijania. Pamiętajmy, że jeszcze trochę mi wiecie, zawsze ten atak balisty i nam atak strzelców mam naprawdę spory, tak? Plus do tego ucznictwo. No zobaczymy w sumie. Nie wiem, jakby dla mnie to jest taki bardzo specyficzny build. Bardzo oczywiście ofensywny, bo nie mamy w ogóle obrony, tak? Więc będzie raczej szybka gra. To jest w pewien sposób na plus. Ale jest rodzaj nietykalności, która mi prawdopodobnie dość mocno może pomóc w pierwszej fazie bitwy. Jest wjazdowy Gidrael. Okej, czyli wybudowany tutaj był dobry. Jest wjazdowa wersja Sylvanu. Czyli typowa w sumie para, wbijamy się w fortece bez obrony, tak? Więc będzie naprawdę ciekawie. Gorzej jak ten zasranie zostanie... 15 defa w sumie ma, więc nie ma dużo ataku, co jest spoko. Nie ma dużo ataku, to mi się podoba. To mi się nawet bardzo podoba. Jakby... mogę zostać tam w kącie, ale mogę się tak poustawiać w miarę sensownie. Że mi tu wtedy może wejść wszystkimi. Jakby dobra, te może zostać tu. A balistę trzeba też osłaniać, tak? Bo balista będzie stała tu. A, dobra, let's go. Oj, na Szczecin, tak? On ma tego druida zasranego. No ale dobra. Ma bardzo posraną inicjatywę, widzę. O Boże, drogi. Ma postranne rzeczy do inicjatywy. No ale dobra, nawet ty nie jesteś przed nim, XD. Ma strasznie tych dużo, bo jest jeszcze atak, z pasywki jeszcze z ataku jest i z dowodzenia. Szczęście żołnierza jest, więc będziemy szczęściem walić. No może być intrygująco. No dobra, to już pobaliście. Cudownie, moi drodzy, cudownie, znakomicie, wyśmienicie. Balista dostała shota i to naprawdę mocnego, bo już zginęła. Oczywiście peszek, tak? Czy 90? No ale dobra. Mhm. Ajej, ten LGBT Dragon to jest taki upierdzisz, że szok. Dobra, on sobie do tego przesunął. Moi drodzy, runa nietykalności, tak? No i dev, no, co ja wam powiem. Co ja wam, moi drodzy, powiem, z jego taką inicjatywą to nawet moja balista Bon Moral na nim dostał. O Boże. O Boże, o Boże, Bożenko. Dobra, ale zobaczymy. Będzie runa nietykalności, tak? Wszystkim daje defa, po prostu. Dobra, zobaczymy ile tam bije. No hejst oczywiście sobie rzucił. W pewien sposób jest to spoko. Tam jest dziecko światła. No nie bije go jakoś, wiecie, potężnie. No jakby... aby zbicie tych dwóch... wiecie, tych dwóch jest nie takie głupie w sumie. Ci też są szybcy. Tych z przodu, czy tych z tyłu. No nie dochodzi, tak? Ten w sumie dochodzi w kolejnej turze. Żeby mi zblindować, ale w sumie ci są groźni. Dobra, jakby tutaj rzucę na frontline. Niech mają. Niech mają na frontline.
tej się w sumie bardziej boję od tego. Fajnie byłoby ją w sumie zabić. Dobra. Okej. Dostała znamie, więc teraz będzie ogień bardzo dobrze ją bił. Okej, niedobrze zmoralowałeś. Nie podoba mi się to. Bardzo mi się to nie podoba. Dobra, jakby no nie bije mnie jakoś, wiecie, dużo, tak? Jakby ja nie mogę stąd wychodzić. Ale jakby ja se podefuję po prostu. Serio? Minus moral? I nam, ja pierdolę! Minus jeden i ja cię... Dlaczego tak? Dlaczego tak? Czemu minus moral? Przecież ja zasłużyłem, a w sumie czy szczęście mu wchodzi? Jakby... No niezbyt przyjemny. W sumie ja bym go walnął tych tutaj naprawdę mocno, bo miałem też defa zbitego. Jakby dobra, jakby straciłem namiot. Trudno. Domo runa nietykalności lecimy. Super. Okej. Zaplątam smoka bije, ale jakoś niedużo. Bardzo dobrze. Zostawił sobie w sumie konia, mam wrażenie. Balista swoje walnie. Jakieś pudła weszły. Okej. No wiem, że są emocje. Ja odczuwam emocje, tak? No nie zbiłem go jakoś mocno. Dobra, ja morduję tą babę. Jak dostanie minus moral, to go zabiję. Dobra, sprzątamy. Super. Jest już jedna jednostka zbita. W sumie dwie jednostki w miarę sensownie obite. Tylko jego regenka mnie tutaj porobi, tak? Boska siła na tancerza. Okej. Ten z tymi czarami. No wybuch many byłby bardziej efektywny mimo wszystko. Byłby. Ty zaraz tutaj dojdziesz do mnie, to nie będzie zbytnio miłe. On jeszcze w miarę szybko. Patrzcie się, jak on ma inicjatywę, nie? Chore inicjatywy ma. Tyle, że ten... Ten zapłon w miarę tutaj działa, tak? Zapłon tancerz wojny? Czy on coś strzelił? Krąg mi rzucił, tak? Dobra, nie chcę balisty odsłaniać, nawet nie mogę za bardzo. Runa zmartwychwstanie jeszcze za wcześnie. Runa berka, niech sobie zostanie po prostu, narzucimy sobie. Narzucimy sobie runę berka. Albo czemu by nie? Bo na tych tutaj stojących trzeba dość mocno jakby porobić. On chyba... Dobra, zblokował mnie. No okej, jakby no trudno się mówi, tak? Trudno się mówi, żyje się dalej. No niezbyt przyjemnie. Teraz mogę sobie powaitować. Czy jestem, wam powiem szczerze, żebym chciał go zabijać? Jakby to jest problem, bo ja mam to z tym, tak? Prawie zabijam tego smoka teraz i to nawet dość mocno go sprzątam. Jakby dobra, dam sobie wait. Balista ciągle jest w grze. Balista ciągle jest w grze. Gruby dostał, ale trudno. Gruby ciągle te pudła na szczęście wchodzą. I teraz tak. Dobra, tych sprzątam. Jakby jestem za tym, żeby sprzątnąć to z tyłu. I potem tego z tyłu sprzątniemy. Bo ma tą znamię też rzucone. Tu rzucimy... Bez sensu ta runa. Weź go przypierdzie, ładnie. Jakby teraz jestem za tą runą. Dobra, niech on stoi w tym ogniu po prostu.
By walniemy, no jakby co mam tutaj stać i jakby nic nie robić, nie? Jakby to niewiele zbiło, ale o to chodzi, że już go trochę przetegowałem, tak? Balista sobie ciągle przetrwa. Super. Dobra, teraz tego gościa z tyłu. Brojkę sobie rzucił. My pasywki już jako tako nie mamy. Ale mamy runę szału bojowego, która mi daje, że mi może ogień jakby nałoży, tak? Nałożyła ogień czy nie? A nie nałożyła, jest zapłon. Nie nałożyło. Dobra. Dobra, ten i tak se zginie, bo go zapłon zabije w tym momencie. Ten jest dość wolny, więc się, tym z tyłu chyba się muszę zacząć przejmować. Mhm. Okej. Dobra. Fajnie. Tylko teraz on mi wejdzie w tych. Dobra. By z przesunięciem mi tak walniemy. Dobra. Przynajmniej sobie nie wskrzesi smoka. Mhm. Przynajmniej sobie nie wskrzesi smoka. Dobra, czyli nawet już z łapy bije, co mana mu się skończyła? Czy co? Nie, coś wyczekuje, tak? Okej, okay, próbuje mi zabić smoka. Dobra, okej. Okay. O, to akurat niedobrze się stało. Bo balista mi jest bardzo mocno potrzebna. Dobra, ty jakby nie możesz się stamtąd ruszać. Okej, okay, ty nie możesz, ale... No nie możesz w sumie, ale oni tak fajnie w sumie stoją. Sprzątnął mi smoka, no niezbyt fajnie, tak? Jakby... No niezbyt przyjemnie, wam powiem. Okej, okay, jakby dostęp do balisty jest nadbyt w ogóle nieprzyjemny. Kontra, no nie chcę, żeby on mnie obijał. Mam ci defa. Brakuje ognia tutaj. Fajnie. Runa zmartwychwstania 40%. Czy ja jeszcze tego potrzebuję? Czy ja jeszcze tego potrzebuję, moi drodzy? To jest pytanie, bo on zniszczy zaraz balistę. To jest trochę najbardziej bolące. On mi zaraz zniszczy balistę, to jest najbardziej w sumie przykre. Tym wszystkim. Dobra, miej tu. Ale z defą trochę pozbijałem. Ogień mu się udało nałożyć. Okej. Okay. Bram balisty chcę mi zniszczyć. No nie obronię balisty, tak. Jednak zagrałem pod ten kąt trochę. O, czar otwarty. Trudno, jakby nic nie tutaj nie będziemy robić. Wózek ma zniszczony, nie postrzela też dużo tym gościom. Zapłon też zabolał. Dobra, balista poszła, trudno. Jakby przeżyjemy tą balistę. Gasiła na dzikiego enta, okej. Okay. Tobie zostały tylko 4 strzały, to nawet niedużo. 30 was jest, też nie bijecie jakoś strasznie. Wszystko w ciebie leci. No okej, okay, no dobra. Jakby spoko, bo ja tutaj kulę mogę bezkarnie rzucać też, nie? Mogę kulę bezkarnie rzucać. Jakby krzeszenie się mi nie opłaca tobą. Tego wezmę, żeby przyciągnąć. Żeby se postał w ogniu. Z
sobie czekaj po prostu. Biorę łeb za szyję i go bijemy po prostu. Fajnie, super. Dobra, mi się tam nie śpieszy. Mamy sporo, bo mamy 60 tych ziomków, to nie jest mało. Jemu niedużo strzałów zostało. Dbicie w sumie możemy. Ale jeszcze potem kura. Dziki End jest dość mocno osłabiony, tak? Jakby tu wyjdę na smoka, żeby on mi go nie wskrzeszał. Nie mogę w sumie wyjść tam. On mi przejdzie po ogniu, po patałach. Nie może. Wskrzeszenie też nie ma sensu. Dobra, wait'y cały czas, na spokojnie. Okej, tego gościa z tyłu trzeba trochę sklepać. Obudziłeś mi go, w sumie to spoko. Chyba trzeba go bić. Dobra, bije swoje. Okej. GG, next. Już mówię. Jak najbardziej. Jak najbardziej można next zagrać. Dobra. Udało się! Fajna taktyka w sumie, nie? Jakby ciekawa, tak? Bardzo ciekawa. Dzięki Rokiton za grę, dzięki wszystkim za oglądanie. Jeżeli nie zostawiłeś łapkę, zostaw, wbijaj na turniej i do usłyszenia w kolejnym arenkowaniu. Pa, pa!